Witajcie, Michał Sobkowski, Radio SK. W tym momencie oficjalnie witam Was na rozpoczęciu Waszego święta, czyli na rozpoczęciu Dni Świdnicy. I to ogromna przyjemność zaprosić już teraz na scenę. Przywitajcie ich brawami i wielkim wow! Już teraz! Pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska, pan zastępca prezydenta Szymon Chojnowski, a także zastępca przewodniczący Rady Miejskiej, pan Marcin Paluszek, brawo Świdnica! Witamy Was bardzo serdecznie. Szkoda, że nie jesteśmy takimi gwiazdami jak Kasia Nosowska. Zawsze jej zazdrościłam. Wielkiej charyzmy, niesamowitego głosu i tego niesamowitego brzmienia zespołu Hej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zagrają dla nas, że Kasia zaśpiewa za chwilę na tej scenie. Myślę, że jest to też Państwa ulubiona gwiazda. Czy tak? Zapraszamy Was na 3 dni zabawy, na 3 dni święta miasta. Pogoda zamówiona, jak widać, tak ma być przez 3 dni. Bawcie się cudownie, my bawimy się z Wami. Życzę Wam cudownego świdnickiego weekendu, wspaniałego święta naszego miasta. To pierwszy taki rok, gdy samotność zdążyła mnie. To pierwszy taki rok, gdy przez osę rzuciłam os. To pierwszy taki rok, gdy do normy wróci mi puls. Gdy do normy świat daleko przybiegł. Przyjeżdżamy do Was i prywatnie, bo też się to zdarzało i też z koncertem zawsze muszę to powiedzieć, to na zapleczu też to mówiłam, że to jest po prostu przepiękne miasto, naprawdę. I że jak można być w takich okolicznościach, że tak powiem, i stąd, nie wiem, potem wyjść na świat albo dorastać tutaj, być tutaj już zawsze, to jest naprawdę niesamowicie miłe. Po prostu jeździmy przez tą Polskę już od 25 lat, bo tacy jesteśmy starzy i naprawdę są takie miejsca, gdzie no po prostu, no ja to wymiękam, szczerze mówiąc, a że jestem już stara, więc jestem skłonna do wzruszeń, tak jak widzę piękne miasto w tym wieku, to tym bardziej wymiękam, więc jakby bardzo się cieszymy, że mogliśmy w czerwcu tutaj, że tak powiem, podbić do Was, jak mówi mój syn, no już nie nastolatek, 21-latek. Tak. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i oby nam się!